Wczoraj pokłóciła się ze swoją mamą i wyszła z imprezy, którą kobieta wbrew woli córki zorganizowała dla jej kolegów i koleżanek. Dziewczyna wstydzi się zachowania swojej matki. Kobieta upiła się i tańczyła wyzywająco z jednym z chłopaków. Ciągle tylko robi mi spinę o oceny, o szkołę, a o chłopakach i o imprezę mogę tylko zapomnieć. Dokładnie, u mnie jest to samo. Dziewczyna, ja ci zazdroszczę, mamy. Czego wy mi zazdrosicie? Nie ma czego. Jezu, ty chyba w ojca wdałaś. Dokładnie. Wy jesteście jakieś nienormalne, nie mogę z wami rozmawiać. Jezu, dziewczyny, wyluzuj trochę. Mówicie tylko tak, bo jej nie znacie. Matko, mamy 16 lat. Mańka, zaczekaj. Mariannę denerwuje, że jej koleżanki są zachwycone jej mamą i nie rozumieją, że kobieta wczoraj przesadziła. Czy ty widziałaś, jak wczoraj moja matka tańczyła? Nie było aż tak źle. Błagam cię, sama nie wiesz to, co mówisz. Ale przecież nic takiego się nie stało. Ty widziałaś, jak ona z Maxem tańczyła, a wszyscy się z niej śmiali. Prawie nikt tego nie widział, a reszta i tak za niedługo to zapomni. Ludzie tak szybko nie zapominają. No nie, wcale. Ej, Majka, serio, to twoja matka? Co? O nie widziałaś? Ej, jak się to mówi, niezła, ale stara, ale jara. Boże, skąd ty to masz? A no, przed chwilą wrzucił na fejsa. Na fejsa? Wszyscy już to widzieli. Mańka. Co ty robisz? Dzwonię do niej, jak to co? No, a może zadzwonisz, jak się uspokoisz, co? Poczta głosowa. Mamo, narobiłaś mi siary przed całą szkołą, teraz wszyscy się ze mnie śmieją. Nie mam zamiaru z tobą więcej rozmawiać, nienawidzę cię. Jak moja matka mogła mi coś takiego zrobić? Czy ona nie rozumie, że przed nim śmieje się ze mnie cała szkoła? Za każdym razem, gdy tylko się pojawi, rujnuje mi życie. Tymczasem uczeń, który tańczył wczoraj z mamą Marianny, jest pod wrażeniem kobiety. Kurde, Max, jeszcze chwilę i laska by normalnie na siebie wskoczyła i to jeszcze przy wszystkich. No, kobieta nie ma oporu. Stary, myślę o tym od wczoraj i żałuję, że nie wykorzystałem tej sytuacji. Kurde, gościu, ale ona ma chyba za 4 dychy, nie z przypadkiem trochę za stara? Co z tego? Milfik. Za stara? Widziałeś, jak ona się rusza? No widziałem. Widziałeś to? No. Dam sobie rękę uciąć, że w łóżku jest jeszcze lepsza. Ty, ja nie wiedziałem, że ciebie taki wariat. Bez jaj. Nie znasz mnie? Ty mówisz serio? No jak nie serio? Umówię się z nią i jeszcze będziecie mi zazdrościć. No, ostro dajesz. Ej, chłopaki, bo Dudziak się już wkurza, że was jeszcze nie ma. Chodźcie, idziemy. Spoko, luz. Wiem, że matka Majki ma ze 40 lat, ale jest tak podjarana, że nie będę musiał się długo starać. Zaliczę ją i będę miał co opowiadać w szkole.